Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy przy ulicy Koszykowej, na kolejnym spotkaniu premierowym. Mianowicie, niedawno gościliśmy tutaj panią Agnieszkę Janas, autorkę książki o Mirze Zimińskiej. I było to spotkanie premierowe tej pozycji. Natomiast dzisiaj naszym gościem online jest pan Jarosław Górski, który napisał wydaną przez Iskry monografię Parweniusz z rodowodem, biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Oto jest ta pozycja. Książka ukazała się w marcu i dzisiaj mamy zaszczyt i przyjemność gościć niestety tylko na łączach jej autora właśnie w spotkaniu premierowym. Jak zauważą Państwo, jak zauważyliście zapewne już Państwo, obie te książki i ta poprzednia, która zaistniała na łączach 8 marca tu w bibliotece i ta, która jest dzisiaj również w marcu, 30 marca, mają pewien punkt wspólny. Ich bohaterowie związani byli z dwudziestoleciem międzywojennym, z kulturą przedwojennej Warszawy. Tadeusz Dołęga-Mostowicz wpasował się bardzo ściśle w życie II Rzeczypospolitej. W latach 20. zasłynął jako bardzo zdolny felietonista, dziennikarz i publicysta. Natomiast w latach 30. stał się najsłynniejszym powieściopisarzem polskim tamtego okresu. A we wrześniu 39. roku zginął tragicznie w sposób, powiedziałbym, symboliczny. W zasadzie zszedł z areny światowej, polskiej, wraz z II Rzeczpospolitą. Zmiotła go ta fala, ta nawała tej złej historii, która przewaliła się i przez Polskę, najpierw przez Polskę, a potem przez Europę i przez cały świat. Ma to związek z tym, że po wojnie niektórzy nieprzyjaźni Dołędze Mostowiczowi, publicyści, a także nieprzyjaźni w ogóle przedwojennej Polsce, twierdzili, iż Dołęga-Mostowicz był pisarzem ściśle związanym właśnie z burżuazyjną, piłsudczykowską Polską. I dlatego, tak jak nawała niemiecka, następnie bolszewicka, zmiotły II Rzeczpospolitą, tak samo zmiotły jego. Pisał w każdym razie, tak tu wymieniony przez pana w tej pozycji, Stanisław Brucz, pisarz, który pozostawił wiele informacji o życiu Dołęgi-Mostowicza, ale wydawał mu się być nieprzyjazny. Pan Jarosław, właściwie to się zwrócę do pana teraz już bezpośrednio, wykonał pan kawał potężnej pracy. Jest to praca mrówcza, powiedziałbym, że detektywistyczna. Szedł pan tropem bohatera swojej książki, zagłębiając się w szczegóły, w dokumenty, których nie wykorzystał autor poprzedniej monografii, która pojawiła się jeszcze w czasach PRL-u, pod koniec lat 80. XX wieku. Profesor Józef Rurawski napisał wydaną przez Wiedzę Powszechną w serii Profile monografię Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Pan oczywiście nawiązuje do tamtej książki, przywołuje pan niektóre stwierdzenia jej autora, ale również polemizuje pan z niektórymi jego ustaleniami i obala pan nawet niektóre z tych rzekomych faktów, a w każdym razie poddaje pan je kontestacji, bo tak na dobrą sprawę wiele z tych rzeczy jest nieudowodnionych. No i chciałbym zacząć od początku książki, co nie znaczy, że od dzieciństwa bohatera, ponieważ oczywiście o dzieciństwie pan pisze,
Ale monografię swoją rozpoczyna pan od porwania, od najważniejszego w dwudziestoleciu faktu, który odbił się szerokim echem w całej Polsce, od porwania i pobicia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza za jego felietony pisane na łamach Rzeczpospolitej. Na ten temat pisano dużo i przed wojną, i po wojnie, przy czym przekazywane przez publicystów, bo były to głównie artykuły, fakty były ze sobą sprzeczne. Nie będę teraz charakteryzować tych poszczególnych wersji. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób pan dotarł do okoliczności tamtego wydarzenia i co ustalił pan w sposób może nie stuprocentowo pewny, ale bardziej wiarygodny niż to było 30 lat temu. Dzień dobry Państwu, witam i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Najpierw może powiem, że monografia profesora Rurawskiego sprzed 35 już lat to nie była biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, tylko filologiczna analiza jego twórczości. Profesor Rurawski nie ustalał faktów z życia Dołęgi-Mostowicza, ale no, bardzo wnikliwie analizował jego dzieło, zastanawiał się też nad fenomenem poczytności, nad tym, jak Tadeusz Dołęga-Mostowicz, no, można powiedzieć, wpisał się w historię Polski. Janusz Minkiewicz był od Dołęgi-Mostowicza młodszy o 14 lat. I on nie znał faktów z życia Dołęgi-Mostowicza z lat 20. i wcześniej, ale przytaczał czasami to, co u Dołęgi-Mostowicza, co od samego Dołęgi-Mostowicza usłyszał. Ale też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że oni bardzo często rozmawiali ze sobą przy alkoholu, przy paniach, którym chcieli zaimponować. Opowiadali sobie czasami niestworzone rzeczy. A Minkiewicz miał jeszcze taką no, cechę, że różne luki w swojej pamięci po prostu uzupełniał wyobraźnią. I bardzo wiele z tych informacji, które on o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu w swoich wspomnieniach przekazał, no potem po weryfikacji źródłowej okazało się po prostu wyssanych z palca. Podobnie jest ze świadectwem Brucza, który też, no on znał osobiście Dołęgę-Mostowicza, ale nie na tyle blisko, żeby jakoś silić się na precyzję w tych swoich wspomnieniach. I ja powiem tak, jeżeli chodzi o samo porwanie i pobicie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, rzeczywiście to był wielki skandal i też było to działanie ze strony policji, można powiedzieć takie demonstracyjne, które służyło temu, żeby zastraszyć po prostu środowisko dziennikarskie. Tu nie chodziło o samego Dołęgę-Mostowicza, tu chodziło o wszystkich opozycyjnych dziennikarzy. To porwanie było bardzo dokładnie sprawozdawane w prasie. I teraz po prostu, żeby się dowiedzieć, jak rzeczywiście to wyglądało, to ja musiałem przejrzeć mnóstwo wychodzącej wtedy prasy
codziennej, tygodników z różnych opcji politycznych. I tam opisanie tego wydarzenia było dosyć rzetelne, dlatego że w dużej mierze ono było weryfikowane przez samego Tadeusza Dołęgę-Mostowicza. To znaczy relacje w Rzeczpospolitej czy w ABC, no to były relacje, które pisali koledzy Dołęgi-Mostowicza, mając go na wyciągnięcie ręki, więc mogli jego samego zapytać po prostu, jak to z jego perspektywy wyglądało. Mnie się udało zweryfikować takie opinie na temat pobicia Dołęgi-Mostowicza, które wynikają po prostu z pewnej metodologii, która bardzo często zawodzi. A mianowicie szukania klucza do biografii pisarza w jego twórczości. Więc no, ci, którzy dotychczas szukali tych jakby klucza do Dołęgi-Mostowicza w jego twórczości, no, zakładali na przykład, że pobicie profesora Wilczura ze Znachora, prawda? Ta scena pobicia profesora Wilczura to jest scena, którą Dołęga-Mostowicz zaczerpnął z własnego doświadczenia, że on opisał tu własne pobicie. Nie, nie było tak. On tę scenę pobicia i rabunku swojego bohatera po prostu wymyślił, a jego pobicie wyglądało zupełnie inaczej. Podobnie było z tym fragmentem życiorysu Dołęgi-Mostowicza, który doprowadził go do służby w wojsku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Też no, wielu publicystów, którzy pisali o jego życiu, założyło, że w Kiwonach Dołęga-Mostowicz opisał swój własny eksodus z Petersburga przez Szwecję do Polski. Nie, on nie był ani w Petersburgu nigdy, ani nie był nigdy w Szwecji. Przyjechał do Głębokiego, gdzie się zaciągnął do wojska z Kijowa, więc zupełnie z innej strony, prawda? To jest zawsze bardzo ryzykowne, wyciągać wnioski co do biografii autora z jego twórczości. Więc no, ja musiałem po prostu przejrzeć bardzo dużo dokumentów pisanych, przede wszystkim prasy, ale także bardzo pomogli mi w ustaleniu pewnych faktów z życia Dołęgi-Mostowicza, zwłaszcza dotyczących jego młodości, ale nie tylko, po prostu jego krewni. Ja spotkałem się z panią Emilią Mostowicz, bratanicą pisarza, która posiada resztki archiwum Dołęgi-Mostowicza, tego archiwum, które zaginęło niemal w całości tuż po wojnie, ale ona posiadała też bezcenne dokumenty, to znaczy listy swojej ciotki, rodzonej siostry Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Jadwigi Mostowicz-Składkowskiej, notabene żony ministra Sławoja Składkowskiego i premiera, ale ona wyszła za Sławoja Składkowskiego tuż po wojnie. Tutaj jest taki uśmiech, ironia losu, bo Sławoj Składkowski był ministrem spraw wewnętrznych wtedy, kiedy Dołęgę-Mostowicza banda policyjno-gangsterska pobiła i on, no, można powiedzieć, tuszował tę sprawę. Także... No i to był okres, kiedy Sławoj Składkowski zasłynął też z prowadzenia policjantów do Sejmu i wyrzucaniem stamtąd posłów opozycyjnych, którzy tak. przeszkadzali marszałkowi Piłsudskiemu w rozpoczęciu jego przemówienia. Także jakby te nawyki takie sprzeczne z prawem, powiedziałbym, że gangsterskie nawet, no wydawały się być wtedy na porządku dziennym i nie tylko
na ulicy, jeśli chodzi o ludzi, którzy powinni strzec prawa, ale nawet na forum parlamentarnym. No tak, oczywiście. Zresztą przecież Dołęga Mostowicz nie był jedynym wtedy pobitym, prawda? Czy takich pobitych dziennikarzy przez nieznanych sprawców były dziesiątki. Między innymi był przecież pobity jeszcze przed Dołęgą Mostowiczem redaktor Zabawski z katowickiej Polonii. Został skatowany, został kaleką na całe życie. 3 miesiące po Mostowiczu został okaleczony, też skatowany Adolf Nowaczyński, kolega redakcyjny Mostowicza, a redaktorzy gazet prowincjonalnych, no to oni byli bici, w ogóle to była rutyna ich życia. Wystarczyło, że napisali coś takiego, co się tam nie spodobało jakimś miejscowym politykom sanacyjnym i po prostu byli bici, katowani bez litości. No, oczywiście rutyną też było na przykład bicie, bo o ile jeszcze redaktorzy pism legalnych, prawda, no, byli bici, ale starano się tam ich nie zabijać, prawda? Ale przecież redaktorzy na przykład pism komunistycznych albo niepodległościowcy ukraińscy, prawda? No to musieli się liczyć albo z pobiciem, jak to się mówi, ze skutkiem śmiertelnym, albo na komisariacie bardzo często, prawda? Więc był to czas bardzo brutalny i działy się wtedy okropne rzeczy, zresztą do końca dwudziestolecia międzywojennego. No potem przecież opozycja, był proces brzeski, prawda? Był obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej. No, ludzie o nastawieniu opozycyjnym musieli się naprawdę narażać na wiele nieprzyjemności. Mostowicz miał zresztą w pewnym sensie szczęście, bo z jednej strony doszedł do siebie po tym pobiciu bez trwałego uszczerbku na zdrowiu, tak jak to się stało z Nowaczyńskim, który stracił wzrok w jednym oku. A z drugiej strony zdobył sławę. Zdobył jednak wielką sławę, bo pisano o nim w większości gazet ogólnopolskich o tym napadzie, a nawet w komunikacie Polskiej Agencji Telegraficznej, czyli w słynnym PACie, a to była rzecz już niebagatelna. W zasadzie po napadzie tym zdobył większą sławę niż wcześniej, kiedy podpisywał pseudonimami swoje liczne artykuły, felietony, które były owszem znane, nawet rozpoznawano go na ulicy, ale to się jednak ograniczało głównie do Warszawy i do jego stałych szlaków. Natomiast ten napad, który szczęśliwie udało mu się przeżyć bez uszczerbku trwałego, bez kalectwa, sprawił, że stał się jednym z najgłośniejszych dziennikarzy, męczenników, można tak powiedzieć, w Rzeczpospolitej. No bo jednak te napady na tych pracowników prasy lokalnej, prowincjonalnej, nie odbijały się jednak szerokim echem w całej Polsce. Co najwyżej miały jakiś odzew właśnie w tej gazecie, z którą współpracował dany przedstawiciel prasy, dany dziennikarz, ewentualnie jeszcze w jakichś tam gazetach okolicznych, powiatowych, a co najwyżej wojewódzkich. Natomiast Dołęga Mostowicz stał się potem bardzo znany i ten napad w pewnym sensie, przynajmniej tak mi się wydaje, zainspirował go do tego, że wziął się za pisanie rzeczy większych. Być może napad nie miał bezpośredniego przełożenia, to pan wie lepiej, natomiast już wkrótce zaczął pisać
powieści drukowane w odcinkach, Ostatnią Brygadę i Kiwony. No a potem już na początku lat 30. zaistniał jako autor sławnej kariery Nikodemadyzmy. Co spowodowało, że Dołęga Mostowicz zaprzestał publicystyki, a zabrał się za zapowieściopisarstwo? On chciał pisać właściwie od zawsze. Zawsze chciał tworzyć literaturę. No, nie zawsze miał do tego możliwości, ale on pracę w Rzeczpospolitej, taką pracę, którą no wiadomo jak jest w Polsce, prawda, żeby zrobić karierę publicysty, to trzeba mieć albo ogromny talent, albo odpowiednio ustawionego wuja. I Dołęga Mostowicz miał te dwie zalety, prawda? Jego do Rzeczpospolitej zaprotegował wuj Zygmunt Rytel, wybitny konstruktor, dyrektor fabryki parowozów, a właściwie brat tego wuja, ojciec Wacław Rytel. I Dołęga Mostowicz potraktował tę szansę, to znaczy szansę pracy w gazecie, pracy publicystycznej, jako pewien etap na drodze do jego zasadniczego planu, czyli bycia pisarzem. To nie jest tak, że on został pisarzem, no mawiano tak, on sam może też tak mawiał, że on się karierą Nikodemadyzmy zemścił za pobicie. Ale on w swojej publicystyce tej najwcześniejszej pisał o tym, że on chce pisać, on zbiera doświadczenia, zbiera pewną też wiedzę, bo on podszedł bardzo profesjonalnie do tego zadania powieściopisarstwa. To znaczy chciał pisać rzeczy popularne i on najpierw czytał mnóstwo takich rzeczy. On najpierw oglądał mnóstwo filmów, bo on zdawał sobie sprawę z tego, że nowoczesna literatura musi przypominać film. Zresztą jak zobaczymy te jego wczesne powieści, Ostatnią Brygadę, czy Prokurator Alicję Horn, czy Braci Dalcz, to te powieści bardzo przypominają w konstrukcji film. Taki hollywoodzki, czarny kryminał z wstrętnym, obrzydliwym głównym bohaterem, który jest bandziorem, gangsterem albo takim silnym człowiekiem, jak w Ostatniej Brygadzie. On przygotowywał się do tego pisania dosyć długo, ale on miał taki plan. Dlaczego on przestał pisać publicystykę? Nigdy nie przestał pisać publicystyki. Jest jeden taki moment, rok 1929, druga połowa tego roku, kiedy przestają się ukazywać jego felietony. Ale no, zapewne dlatego, że on wtedy pisał swoje pierwsze powieści. Miał dużo pracy przy tym. Może nie chciał się rozpraszać. Ale potem, jak już te powieści zyskują popularność, to jego publicystyka wraca. On przez całe życie uprawia publicystykę. Uprawia mniej publicystyki politycznej. Dlaczego? No, to nie jest tak, że mu wybili z głowy ci pałkarze pisanie o polityce. Jego polityka nudziła. To znaczy on miał zupełnie inny plan w swoim życiu. Owszem, przez pewien czas pisał bardzo zjadliwe teksty polityczne, ale nie dlatego, że on o tym marzył. No to dzisiaj bardzo wielu dziennikarzy nie jest w stanie tego zrozumieć, że polityka nie interesuje wszystkich tak bardzo. Prawda? Tadeusza Dołęgę Mostowicza interesowało zupełnie inne oddziaływanie na publiczność. Ale publicystykę pisał zawsze, zrezygnował z publicystyki politycznej. Dlaczego? Bo bardziej go interesował na przykład teatr.
zaczął pisać o teatrze. Napisał kilkaset tekstów o teatrze, kilkaset recenzji o teatrze dramatycznym, ale też o teatrze rewiowym. Jego recenzje trzeba by było kiedyś wydać, bo to jest kopalnia wiedzy o rewii tamtego czasu. O teatrzykach takich jak Qui pro quo, Ananas, prawda, czy Morskie Oko. Tak, czy Cyrulik Warszawski, no, z którego twórcami on wszedł w bardzo taką zażyłą znajomość. Więc to nie było tak, że on porzucił publicystykę, on tę publicystykę cały czas kontynuował. No oczywiście bywało tak, że miał dużo pracy i po prostu nie zajmował się głupotami. Dołęga Mostowicz, od kiedy został takim bardzo rozpoznawalnym pisarzem, no on też po prostu mógł sobie pozwolić na to, żeby podzielić sobie rok na dwie części, na niemalże równe połowy. Pół roku praca, pół roku wakacje. Nie miał czasu na publicystykę, bo po prostu sobie jeździł po Polsce swoim samochodem albo pływał transatlantykami na luksusowe wycieczki, albo przebywał gdzieś w pensjonatach, polował, grał w brydża. To są rzeczy bardzo czasochłonne, prawda? I różne drobiazgi w tym przeszkadzają. No a w drugiej połowie roku pisał powieści. Proszę zwrócić uwagę, że on pisał dwie powieści rocznie. Oprócz tego no były takie lata, w których pisał 100 felietonów, oprócz tych powieści. 100 felietonów i recenzji łącznie. To był człowiek niezwykle pracowity i wtedy, kiedy pracował oczywiście. A jak nie pracował, no to chciał mieć to z głowy. Tutaj jeszcze nawiążę do tego, co pan powiedział, że on po pobiciu stał się człowiekiem sławnym. Tak, tu jest w ogóle też kilka takich zabawnych momentów w życiu, zabawnych. No. Pobicie nigdy nie jest zabawne, ale takich momentów, w których ci, którzy chcieli go tam jakoś usadzić, tak jakby przyspieszyli tą jego karierę. Pierwszy moment to było właśnie to pobicie, kiedy on stał się modnym po prostu człowiekiem w warszawskim Świadku, prawda? Bo każdy, kto się liczył, chciał poznać tego, co go pobili, prawda? Czytelnicy prasy zaglądali do gazety, a czy jest może coś tego Mostowicza, co go pobili? No, taka jest natura ludzka, prawda? On zresztą wtedy po pobiciu wrócił do swojego nazwiska. W mojej książce jest taka bardzo też dziwna sytuacja w życiu Mostowicza, kiedy on napisał pewien paszkwil, to już czytelnicy sobie to przeczytają, paszkwil na środowiska kobiecych weteranek walk o niepodległość i ze względu na to, że wzbudziło to ogromne oburzenie, on oficjalnie podał się do dymisji jako współpracownik Rzeczpospolitej, ale parę tygodni później zaczął publikować w tej samej gazecie pod pseudonimem. Potem mógł wrócić do swojego nazwiska. No, można powiedzieć, że to pobicie to była jakaś zasługa, która przysłoniła tę kompromitację wcześniejszą. Ale druga sytuacja, kiedy władza, chcąc utemperować Mostowicza, wywindowała go na szczyty zainteresowania publiczności, to była podczas publikacji kariery Nikodema Dyzmy w odcinkach, kiedy cenzura zdjęła odcinek powieści. Taki odcinek, w którym Mostowicz opisywał tortury, którym
policjanci na komisariacie poddają Mańkę Barcik. Mańka chciała donieść na Nikodema Dyzmę z zemsty za to, że on ją porzucił. No, doniosła, nie wiedząc, że ma do czynienia z wielkim dygnitarzem i niemalże zbawcą ojczyzny. I policjanci postanowili jej to wybić z głowy w taki sposób, w jaki wtedy policjanci wybijali z głowy różne rzeczy. Czyli w dosłowny sposób, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Cenzura, ten odcinek był, no, był zdjęty, prawda, więc nie wiemy do końca, jak to wyglądało, ale cenzura zdjęła ten odcinek, co stało się natychmiast wielką sensacją w Warszawie, bo cenzura wtedy zdejmowała bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele artykułów prasowych, ale nie ruszała literatury pięknej, prawda? A tutaj cenzura zainterweniowała w powieść. Powieść oczywiście natychmiast stała się sławna, a jej autor natychmiast stał się sławnym powieściopisarzem, więc tutaj też władza, można powiedzieć, przyszła Dołędze Mostowiczowi z pomocą w jego karierze. W zasadzie ten początek, zdawałoby się, że po karierze Nikodema Dyzmy on już poszedł jak burza. I prawie tak było, ale z taką kilkuletnią przerwą do czasu ukazania się Znachora, ponieważ jego następna powieść, chyba najobszerniejsza, mianowicie prokurator Alicja Horn, miała to szczęście, że została sfilmowana przez Michała Waszyńskiego, a w tytułową postać wcieliła się ówczesna gwiazda Jadwiga Smosarska, ale miała też pecha, ponieważ film nie stał się bestsellerem. Chociaż wylansował Amanta kina lat 30. Franciszka Brodniewicza, jednak zapanował wtedy pewien zastój w sławie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Napisał potem Braci Dalcz i Spółkę, Świat pani Malinowskiej, ale do czasu Znachora jakby tak troszeczkę zszedł z tego świecznika i czytelnicy odnosili się do niego nieco chłodniej. A może nie mam racji, jak pan uważa? Chyba tak nie było. To znaczy Dołęga-Mostowicz od wydania kariery Nikodema Dyzmy nie schodzi z tego świecznika. To znaczy każda jego powieść jest wielkim wydarzeniem i każda jego powieść sprzedaje się w pierwszym nakładzie takim, którego mogą mu zazdrościć wszyscy literaci tamtego czasu. To są dziesiątki tysięcy egzemplarzy pierwszego wydania, potem przychodzi drugie, trzecie i tak dalej, i tak dalej. Prokurator Alicja Horn to nie był film wybitny, chociaż tam jest kilka, no niestety nie zachowała się do dzisiejszego dnia całość tego filmu. On jest mocno pokiereszowany, ale tam jest kilka takich, można powiedzieć, amerykańskich momentów. Czyli tam jest no, świetnie pokazana Argentyna, czyli ten dancing, który prowadzi główny bohater. Są tam takie bardzo dynamiczne sceny, wspaniały taniec i piosenka Lody Halamy, piosenka Argentyna, świetnie wykonana, zdjęcia nocnego miasta, nocnej Warszawy. To jest takie bardzo, można powiedzieć, no, bardzo amerykańskie. Ten film miał potencjał, natomiast tam po prostu zaszwankował scenariusz. Zdaje się, że w scenariusz po prostu interweniowali właściciele kin, którzy byli na dobrą sprawę inwestorami filmów. Fabuła była taka pociachana, pocięta. Były pewne jakieś nielogiczności, nie wiadomo, o co chodziło. Ale film... Film został zjechany przez krytykę, ale film się zwrócił, zarobił na siebie.
To znaczy, ludzie, to jest. Z filmem to jest tak, że ludzie chodzą na filmy z różnych względów, prawda? Może w tym przypadku ze względu na Smosarską w tytułowej roli. Po pierwsze ze względu na Smosarską, dla której to był też ważny film, bo to był film, w którym ona zerwała z takim swoim amplua dziewczyny Matki z dworu. Polki takiej. Tak, tak. Takiej, prawda, heroiny związanej z martyrologią. Tak, która ma mnóstwo powodów, żeby płakać, prawda, żeby tam brać w ramiona jakiegoś postrzelonego powstańca. Tutaj ona jest kobietą samodzielną, kobietą taką bardzo energiczną i ona polubiła to amplua, bo ona potem właśnie zaczęła się w takie role wcielać. No oczywiście to była pierwsza duża, to pierwsza filmowa w ogóle rola Brodniewicza, który po tym filmie został po prostu jednym z największych amantów przedwojennego kina. I właśnie, no, bo tu jest pytanie, po co ludzie chodzą do kina? Jedni chodzą po to, żeby zobaczyć opowieść konsekwentną od początku do końca, a drudzy, żeby zobaczyć tańczącą Lodę Halamę, prawda? I Brodniewicza przytulającego Smosarską. Więc tutaj film był taką, można powiedzieć, klapą artystyczną, ale on generalnie się podobał. Natomiast powieści Mostowicza przed Znachorem, no to można powiedzieć, że jak na Mostowicza, to one były troszkę mniej się sprzedawały, prawda? Ale to nie był zastój. To znaczy on cały czas był najpopularniejszym pisarzem popularnym. No, większe ilości książek sprzedawała Zarzycka, ale Irena Zarzycka, ale ona była wycofana, jeżeli chodzi o taką osobowość pisarki, to znaczy ona nie dawała wywiadów, ona nie była taką gwiazdą kultury popularnej. Natomiast co charakteryzowało Mostowicza? Że on cały czas ryzykował. To znaczy on po sukcesie Kariera Nikodema Dyzmy zaczął pisać inne powieści, to znaczy takie powieści czarne, prawda, z pogranicza sensacji i takiej opowieści gangsterskiej. Napisał takie dwie, prokurator Alicję Horn i braci Dalcz. One się podobały, ale on porzucił to, prawda? I zaczął pisać powieści o kobietach. O tych kobietach, które no, nie mogą liczyć na takich nieradzących sobie z samymi sobą mężczyzn i zaczynają po prostu szukać jakichś dróg życia samodzielnych, zaczynają samodzielnie pracować, prawda? Szukają jakiejś drogi awansu społecznego, wychodzą za mąż nie za kogoś takiego, kogo chcieliby dla nich rodzice, tylko same szukają sobie tych mężczyzn, czasami ze złymi skutkami, ale same biorą swój los w swoje ręce, prawda? I to był taki dosyć ważny, wydaje mi się, moment w twórczości Dołęgi Mostowicza, dlatego że on jakby bardzo też konsekwentnie i z przekonaniem, to znaczy on doskonale wiedział, co robi. Sięgał po tę publiczność kobiecą, to znaczy przywiązywał do siebie taką drobnomieszczańską, drobnointeligencką kobiecą publiczność. To było bardzo przemyślane. Mówiąc o zastoju, miałem na myśli głównie ekranizację jego książek, jest prokurator Alicja Horn, która weszła na ekrany chyba w 1934 roku czy 1933 i potem jest kilkuletnia przerwa,
a następnie wtedy właśnie te ekranizacje poszły jak burza, bo to i Znachor, i profesor Wilczur, i Trzy Serca, doktor Murek, i scenariusz Białego Murzyna, cała masa filmów związanych z twórczością Tadeusza Dołęgi Mostowicza, a napisał pan jeszcze w swojej monografii, w swojej książce, iż Eugeniusz Bodo nosił się z zamiarem przeniesienia na ekran kariery Nikodema Dyzmy i miał zamiar sam wyreżyserować ten film, tyle że mu to wybito z głowy. Aczkolwiek nie w brutalny sposób, tak jak policjanci w latach 20. postąpili z autorem kariery Nikodema Dyzmy, tylko w tym przypadku pod wpływem tak zwanej przyjacielskiej perswazji, na zasadzie, że cenzura i tak oszatkuje ten film, więc nie ma sensu inwestować w niego. Czy tak było? No tak, tak. Tutaj to, że Dołęga Mostowicz po prokurator Alicji Horn nie sprzedał praw do żadnej ze swoich powieści filmowcom, no to wynikało trochę z tego, że ta prokurator Alicja Horn nie była takim wielkim sukcesem, ale w większości z tego, że kolejne powieści były takie troszkę mniej filmowe. To znaczy, zwłaszcza Świat pani Malinowskiej, Trzecia płeć, tam nie ma tych takich elementów, które kino tamtego czasu uwielbiało, czyli pościgów samochodowych, chowania się gdzieś w mroku, wyciągania pistoletu, prawda? Jakichś mnóstwa, nie wiem, tancerek, fordancerek, dzięki którym można pokazać ładne kobiety na ekranie. To są poważniejsze rzeczy i kino tamtego czasu do pewnego momentu takich rzeczy nie lubiło. Ale też Dołęga Mostowicz pisał scenariusze. On pisał scenariusze, bo on, kiedy już był tym najpoczytniejszym polskim pisarzem, to on chciał być twórcą kina. I to też był jego plan. On pisał scenariusze, ale jego scenariusze były odrzucane przez producentów. Dlaczego? No to wynikało z takiej praktyki tworzenia filmów w tamtym czasie. To znaczy, mnie się wydaje, że Dołęga Mostowicz jako bardzo popularny pisarz był niebezpieczny dla producentów. Dlatego, że tak, jego scenariusz, Może inaczej. Scenarzysta to był wtedy ktoś, kto pracował także na planie. Dlatego, że w trakcie produkcji filmu na przykład okazywało się, że nie ma pieniędzy na plener w Zakopanem, w związku z czym scena w Zakopanem po prostu musi z filmu wylecieć. Ale żeby jak ta scena wyleci, film się całkiem nie rozpadł, to scenarzysta musiał na poczekaniu napisać inną scenę, która jakoś połączy wątki, prawda? I takich sytuacji było mnóstwo. Aktor zapił, a ponieważ atelier było wynajęte, 1000 zł dziennie się płaciło, to trzeba było natychmiast wymyślić jakąś taką scenę wiarygodną, która pozwoli nakręcić część filmu bez tego aktora, prawda? I teraz tak, jak kazać pracować w taki sposób panu Dołędze Mostowiczowi? Który jest gwiazdą, prawda? Mostowicz zresztą też sobie to wyobrażał tak, że on napisze scenariusz tak, jak się pisze powieść. Znaczy napisze scenariusz, a reżyser go zrealizuje, ale w Polsce nie produkowano filmów w ten sposób. W Polsce na wszystkie elementy scenariusza główny wpływ mieli tak zwani kiniarze, czyli właściciele kin, prawda? Którzy mówili, no dobrze, u mnie były
był aplauz, prawda, jak był pijany Sielański, więc proszę, żeby była jakaś scena z pijanym Sielańskim. Niech pan zwróci uwagę na to, że niemal w każdym filmie międzywojennym, nawet niekoniecznie w komedii, jest pijany Sielański, prawda? No bo musiał być. No, taki czy inny element scenariusza jest niedopuszczalny, prawda? Czyli niedopuszczalne jest na przykład to, że sympatyczna bohaterka grana przez Smosarską zostanie jakoś źle potraktowana, prawda, przez jakiegoś bohatera. A więc tutaj wtrącali się ci kniarze jak tylko mogli. To jest jedna rzecz. Ten system takiego zbierania funduszy po kniarzach na to, żeby można było film dokończyć. Druga rzecz to jest cenzura. I to cenzura nie tylko polityczna, ale też obyczajowa. To znaczy drogi cenzury okresu międzywojennego to jest historia na wspaniałą książkę, dlatego że ta cenzura bardzo często wycinała całe fragmenty filmu, takie fragmenty, których wycięcie potem powodowało, że film stawał się brednią, bo wątki były niepołączone, zupełnie dla twórców niejasnych powodów. Ale na przykład, co cenzura chętnie wycinała? Jakiekolwiek podważanie autorytetu władzy państwowej. A więc na przykład, jeżeli były takie historie, że cenzura wycinała na przykład scenę, w której sędziowie z carskiej Rosji, rosyjscy sędziowie, jedzą sobie śniadanie i rozmawiają, prawda? I są w tych strojach sędziowskich. No bo jakże to? Jak sędziowie mogą jeść śniadanie, prawda? Sędzia musi być pokazany jako taka postać, która ma autorytet, prawda? Siedzi, zasiada w todze. Nie ma potrzeby jeść śniadania. Tak, tak, prawda? Oczywiście. Ale na przykład w prokuratora Alicji Horn tam też został zmieniony scenariusz, dlatego że w powieści pamiętamy, że Alicja Horn, która została, zorientowała się, kim jest Winkler, została przez niego zdradzona z zemsty, oskarża go o coś, czego on nie zrobił i ona o tym wie. No i żąda kary śmierci. I żąda kary śmierci, a w filmie tego nie ma, dlatego że prokurator Rzeczypospolitej Niepodległej, prawda, nigdy by się nie mógł kierować prywatą w swojej działalności. Prawda? Przepraszam, tutaj się nie zgodzę z panem, ponieważ w filmie jest ta scena, kiedy ona w przemówieniu końcowym żąda kary śmierci dla Winklera. Jest to bardzo mocna scena. Tak, jest to mocna scena. Ale to zostało złagodzone potem, prawda? To zostało tak, że ona jakby złagodzone w ten sposób, że ona nie wie, że Winkler, że to jest niewinny. Znaczy, i dopiero potem wpada Bogusław Samborski, grający profesora, i wyjaśnia sprawę, zresztą w dość mętny sposób, bo widz do końca nie wie, o co chodziło z tymi eksperymentami. Z tego, że to było po prostu dokręcane na siłę, prawda? Prokurator to by poderwało autorytet w ogóle wszystkich prokuratorów. Bardzo ważnym takim elementem działalności cenzury to były działania wychowawcze dotyczące wojska. Czyli można było pokazywać wojsko i trzeba było pokazywać jak trzeba, jak tylko, kiedy się tylko dało, ale absolutnie wykluczone były na przykład
okropności wojny. Prawda? Bo wojna miała być męską przygodą. Chłopiec szedł do kina po to, żeby zakochać się w wojsku i marzyć o tym, żeby być żołnierzem i zginąć za ojczyznę, a nie po to, żeby dowiadywać się, że wojska, że wojna to jest coś strasznego, prawda? Więc tutaj cenzura no też była bardzo taka pilna. Notabene cenzorzy to byli w większości wojskowi. Oficerowie, prawda, oddelegowani tak, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więc tutaj, o, no właśnie, bardzo dobrym przykładem tego, co cenzura mogła zrobić z filmem, jest film Prawo do szczęścia na podstawie Ostatniej Brygady. W Ostatniej Brygadzie jest bardzo dużo takich elementów politycznych, bardzo jadowitych, które zostały kompletnie wycięte ze scenariusza. I mamy tylko taki film miłosno, troszkę sensacyjny, prawda? Kompletna brednia, kompletna. I te scenariusze, które pisał Dołęga Mostowicz, no także z tego powodu trafiały, no odbijały się od ściany, no bo po prostu nikt nie chciał wziąć na siebie takiego ryzyka, że film zostanie pocięty albo że scenarzysta już po rozpoczęciu zdjęć nie zgodzi się na jakieś zmiany. No i to będą wymierne straty. Przecież Znachor to też był scenariusz, który został odrzucony najpierw, prawda? Tak. Scenariusz został odrzucony dopiero kiedy Dołęga Mostowicz przerobił go na powieść i zaczął drukować w odcinkach, to dopiero wtedy no, gigantyczny sukces tej powieści zachęcił producentów filmowych do wyprodukowania filmu. No i zresztą powstał film znakomity. No i potem już poszło jak burza, prawda? Dołęga Mostowicz. No poszło jak burza, może troszkę nawet, troszkę za bardzo jak burza poszło, bo te filmy, większość tych filmów Dołęgi Mostowicza, no to nie oszukujmy się, to nie są arcydzieła, prawda? Większość tych adaptacji. Zresztą nawet sam Dołęga Mostowicz, kiedy tworzył scenariusz Białego Murzyna, to on też tam wykorzystał mnóstwo takich grepsów, które już wcześniej wykorzystał w różnych swoich powieściach. No, ale on miał pomysły na kino i miał pomysły na dobre kino. No i to nie miały być arcydzieła. On nie myślał chyba o arcydziełach. On myślał o solidnym materiale dla szerokiego grona odbiorców. W ogóle jeśli chodzi o arcydzieła, to w przedwojennym kinie polskim, no to jednak na próżno by ich szukać. Było parę filmów wybitniejszych. Tak. Ale żaden w zasadzie nie był arcydziełem. Ale to temat na inne rozważania. Ale no, powiedzmy tak, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Michał Waszyński równocześnie robił symultanicznie dwa filmy. Pewnie ze względów oszczędnościowych, prawda? Niemalże z tą samą ekipą, z tymi samymi aktorami. Czyli Znachora i Prawo do szczęścia. Tam jest miesięczna różnica premiery. I Prawo do szczęścia to jest gniot straszliwy, natomiast Znachor to jest bardzo przyzwoity film. No, trudno mówić tutaj o arcydziele rzeczywiście, prawda? Ale to jest bardzo dobrze zrobiony film, który trzyma w napięciu, jest świetnie zagrany. No i który wywoływał gigantyczne emocje. No, musimy pamiętać, ja dotarłem do takich relacji, prawda, jak publiczność reagowała na ten film i na potem profesora Wilczura. To publiczność reagowała bardzo żywo, ludzie płakali, ludzie byli bardzo poruszeni, to no zdajmy sobie sprawę z tego, że
że Dołęga Mostowicz tworzył takie fabuły, które naprawdę ludzi poruszały. No, Znachor w zasadzie stał się znakiem, symbolem polskiego kina przedwojennego w Tak. większym stopniu niż Trendowata. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do, że tak powiem, rozwoju filmowego Tadeusza Dołęgi Mostowicza, ponieważ ten rozwój wzrastał tuż przed wybuchem wojny. On posunął się do tego, że napisał scenariusz testamentu profesora Wilczura, zamykając w ten sposób tryptyk właśnie o Rafale Wilczurze, powierzając rolę samemu sobie, tworząc rolę dla siebie, rolę pisarza, który rozmawia z Jemiołem, czyli z Jackiem Woszczerowiczem w szpitalu, i Jemioł, opowiadając o wydarzeniach przeszłych, odtwarza w ten sposób fabułę filmu. Czyli Dołęga Mostowicz już widział siebie jako aktora, a wiemy również z jego zapisków i z rozmów z kolegami, że myślał też o reżyserii w przyszłości. Znaczy, może nie, to nie jest tak, że on myślał o reżyserii, ale on widział dla siebie rolę takiego bardzo aktywnego scenarzysty. To znaczy do tego stopnia aktywnego, że on omawiał z aktorami to, jak oni będą grali rolę. Tego scenarzysta nie robi. Wtedy scenarzysta, no tak jak już powiedziałem, większość scenariuszy było pisanych przez scenarzystów traktowanych zupełnie użytkowo. Ale rzeczywiście film Testament profesora Wilczura to był taki film, w którym Dołęga Mostowicz chciał już skończyć z artystycznymi kompromisami. On tworzył ten film, też to też warto wiedzieć, że Dołęga Mostowicz po prostu, on się cały czas uczył. On mnóstwo czytał, on chodził do kina, on rozmawiał z reżyserami, z teoretykami kina. To nie był tak, jak często w takich wspomnieniach jest, że no, pojawił się jakiś taki człowiek nie wiadomo skąd i nie wiadomo w jaki sposób wyczuł, prawda, publiczność. Nie, nie, on prowadził naprawdę daleko idące studia. On teorią filmu interesował się, odkąd przyjechał do Warszawy, być może nawet wcześniej. On czytał w kilku językach. Dla niego angielskie, czy niemieckie, czy radzieckie periodyki filmowe, no to była codzienność, prawda? On się w tym zaczytywał. On oglądał wszystkie nowości i no, miał na ich temat jakieś takie bardzo świadome opinie. Więc wydaje mi się, że Testament profesora Wilczura mógł być bardzo dobrym filmem, a on mógł być bardzo dobrym filmem także dlatego, że nie dam sobie tu ręki uciąć, ale mam dużo przesłanek, że Mostowicz zaangażował w ten film własne kapitały. Także on nie musiał już chodzić, on czy producent nie musiał już chodzić po zaliczki do właścicieli kin, którzy stawiali jakieś warunki. Rzeczywiście, tak, Dołęga Mostowicz napisał dla siebie rolę, dosyć ważną rolę, i tu zdaje się, no, chciał na jednym ogniu upiec kilka pieczeni, to znaczy ta rola miała być z jednej strony, miała być z jednej strony, no, taką osią, na której jest ten film zawieszony, prawda, taką osią narracyjną, ale z drugiej strony ta rola miała być, no, kolejnym etapem w karierze samego Dołęgi Mostowicza. To znaczy on
wiedział już, że jest gwiazdą, prawda? Wiedział, że wszyscy w całej Polsce, wszyscy wiedzą, kto to jest Dołęga Mostowicz, mogli nie wiedzieć, kto to jest Julian Tuwim, prawda? Kto to jest Bruno Schulz, to mało kto wiedział. Kto to jest Witkacy, też mało kto. Ale kto to jest Dołęga Mostowicz, to wiedzieli wszyscy. No to teraz jeszcze niech wszyscy wiedzą, jak wygląda Dołęga Mostowicz, prawda? Więc tutaj jemu zależało na tej karierze jako na takiej, jako na takim kole zamachowym dla jego twórczości. To znaczy on zdawał sobie też sprawę z tego, tak jak już powiedziałem, jego twórczość filmowa wymagała od niego wielu kompromisów, a on chciał doprowadzić do takiego momentu, kiedy to on będzie stawiał warunki, prawda? Kiedy żadnych kompromisów nie będzie. Jaki on film sobie wymyśli, taki zostanie zrealizowany. Do tego była jeszcze bardzo długa droga, ale testament profesora Wilczura miał być właśnie takim kamieniem milowym do tej drogi. No bardzo szkoda, że ten film zaginął, ale też być może on się kiedyś odnajdzie, tylko pytanie, w jakim on jest stanie, bo film jeszcze był kończony pod bombami we wrześniu 1939 roku i zdaje się, że zmontowali go już Niemcy. Być może Jan Fetke, który był filmowcem przedwojennym i współpracował z Niemcami, tak, dokończył tak. Trzy filmy, w tym jeden przez Łzy do szczęścia. Jan Fetke w ogóle, to też jest temat na osobną rozmowę, współpracował bardzo aktywnie z tym szczątkowym przemysłem polskim, który ostał się na czas okupacji. A testament profesora Wilczura wszedł właśnie na ekrany bodajże w 1942 roku w okupowanej Warszawie i Krakowie. No i wiemy, że przetrwał wojnę, bo pokazywany był chyba w 1947 roku również, a potem zginął i nie wiadomo, co się z nim stało. Właśnie. Zginął, tylko pytanie, czy on był tak zmontowany, jak tego chciał Dołęga Mostowicz, prawda? No tego już tak. Przecież tam, jeżeli tam znalazły się jakiekolwiek takie wątki patriotyczne, prawda, narodowe czy polityczne, to one zostały wycięte, prawda, tak, bo tego nie mogło być w filmach Generalnej Guberni. Poza tym, jeśli film jest montowany bez udziału reżysera, scenarzysty, prawda, to też nie zawsze on zostanie tak zmontowany, jakby chciał tego autor. Więc tutaj ten testament profesora Wilczura już na zawsze zostanie zagadką, bo my mamy szczątki wiedzy o nim. Nie wiem, myślę, że to jest bardzo ciekawe zadanie dla jakiegoś twórczego reżysera. Odtworzyć ten film na podstawie pewnych szczątków relacji, które przetrwały do dzisiaj, bo to był naprawdę bardzo ciekawy film. On miał bardzo ciekawe takie założenia teoretyczne. Znaczy to był trochę film w filmie, powieść w filmie, prawda? Taki troszkę film autotematyczny. Myślę, że to by mogło być bardzo ciekawe. Ja sprostuję tutaj jedną rzecz, swoją wypowiedź, bo to zabrzmiało tak, jak mówiłem o Janie Fetke, jakby on nakręcił testament profesora Wilczura, a tymczasem reżyserem tego filmu był Leonard Buczkowski i być może to właśnie on pod okiem Niemców zmontował właśnie swoje dzieło. No tego nie wiemy. Nie wiemy też, jak Buczkowski wspominał tę pracę, czy w ogóle wspominał ją na piśmie w okresie powojennym, bo nakręcił jednak przecież kilka bardzo dobrych filmów, jak Orzeł. Ale był bardzo... Niechętnie mówił o tej swojej przedwojennej twórczości, a o filmie Testament profesora Wilczura w ogóle nie wspominał. Tak, tak. Ja wspomnę jeszcze, że właśnie w tym rozwoju filmowym Dołęgi Mostowicza
on wcześniej, nieco wcześniej, chociaż też w 1939 roku, wprowadził siebie jako bohatera do powieści Pamiętnik pani Hanki, tak, kiedy wchodzi w pewnej chwili do salonu głównej bohaterki pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz i podejmuje z nią rozmowę, więc już traktował no wtedy tak, siebie zresztą on jako tam, postać on tam funkcjonującą też, w obiegu. On tam też sugeruje, że jego z panią Hanką co, łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń, prawda? To tak. Sugeruje, że mąż pani Hanki go nie lubi. Pisują do siebie listy, prawda? Więc no ale on tam wprowadza więcej autentycznych postaci, prawda? Między innymi Melchiora Wańkowicza, Mariana Walentynowicza. Rzeczywiście on się, ta powieść jest znakomita, on się tam bawi formą bardzo, w taki bardzo błyskotliwy sposób. I też zwróćmy uwagę, że to jest kolejny punkt zwrotny, prawda? To znaczy Dołęga-Mostowicz, jemu zarzucano, że on sam siebie powiela. Nie, nieprawda. Jak się okazało, że pewien typ powieści przynosi mu jeszcze więcej zachwytów publiczności, jeszcze więcej kasy, to on się od tego odwracał, prawda? To znaczy, proszę zobaczyć, że Testament profesora Wilczura on zaplanował tylko jako film, a nie jako powieść, a proszę też zwrócić uwagę, że on zarabiał więcej na powieściach, nie na filmach. Bo wtedy tak to wyglądało. Na powieściach się zarabiało. Zwłaszcza kiedy drukowane były w odcinkach wcześniej, przed pierwowzorem książkowym. Znaczy, no, najwięcej się zarabiało na książkowych wydaniach, prawda? Ale Dołęga-Mostowicz najpierw zawsze drukował swoje powieści w odcinkach, bo on wiedział, że to napędzi potem sprzedaż książek. Wspomina pan... Podaje pan przykład, kiedy jeden z wydawców w swojej książce, jeden z wydawców poznańskich zwrócił się do Dołęgi-Mostowicza o prawo do wydrukowania w odcinkach jednej z jego książek, która już się ukazała zresztą i zarobiła na siebie, bo wcześniej też była drukowana w odcinkach w kilku... No, chodziło tu o Znachora, prawda? Tak. I zapłacił mu za to 2000, czyli podaje pan taką kwotę. Czyli po tym wszystkim, co on już zarobił, jeszcze mu lekką ręką wpadły te 2000 za gotowy produkt. Muszę tutaj powiedzieć, że te 2000 dla Dołęgi-Mostowicza to były drobniaki. No tak, to jeżeli znaczy, zapłacił za Bika 25 tysięcy. Tak. Tamta sytuacja była taka, że oczywiście z propozycją zapłacenia zwrócił się do Mostowicza wydawca, ale mi się wydaje, że gdyby wydawca poprosił o prawo druku Znachora w odcinkach bez wynagrodzenia, to Mostowicz też by się zgodził. To znaczy on, dla niego Znachor to była bardzo ważna powieść, którą on chciał trafić na tę pustynię czytelniczą w Polsce, która obejmowała jakieś może 90% ludzi, czyli na wieś, do małych miasteczek, bo wieś polska była zwłaszcza po kryzysie 29 roku, była kompletną kulturalną pustynią. To znaczy nędza tam była tak wielka, że książka, która kosztowała 10 zł, to było coś, co było absolutnie poza zasięgiem przeciętnego mieszkańca polskiej wsi. W momencie, kiedy Znachor już jako bardzo znana powieść zaczął się rozchodzić po tych wsiach właśnie z gazetami, bo czytelnictwo gazet odradzało się o wiele szybciej niż czytelnictwo książek, prawda? To twórczość Dołęgi-Mostowicza zaczęła trafiać do tych ludzi, którzy wcześniej nie czytali i ze znakomitym skutkiem. To znaczy potem przyszedł rok 39, ale gdyby nie rok 39, to mnie się wydaje, że Znachor, profesor Wilczur
To by był taki bohater masowej wyobraźni w Polsce na miarę postaci z Sienkiewicza. Bo rzeczywiście taki był tam odbiór. Ludzie tak chcieli widzieć polskiego inteligenta, jak przedstawił go Mostowicz jako profesora Wilczura, prawda? Jako kogoś takiego niezwykle empatycznego, działającego dla innych, kochającego swoją pracę, kogoś, kto przeżył swoje, prawda? Przeżył mnóstwo traumatycznych wydarzeń, ale to go nie zniechęciło do ludzi, a wręcz spowodowało no, nawet jakieś zwiększenie się tej empatii. Więc profesor Wilczur to był bohater narodowej wyobraźni, tak można powiedzieć. A czy ma pan wiedzę, w jaki sposób Dołęga-Mostowicz doszedł do pomysłu na profesora Wilczura, do pomysłu na profesora chirurga, który pod wpływem amnezji staje się inną osobą, inną postacią, znachorem wędrującym od wsi do wsi i pomagającym ludziom? Czy może przeczytał to, jako dziennikarz może zetknął się z czymś podobnym było kilka kresowych takich. wsi? Tutaj musimy też być ostrożni, dlatego że w przedwojennej prasie sporo informacji było tak zwanych palca. Tak. I rzeczywiście było kilka takich notek, małych notek prasowych, które mogły zainspirować Mostowicza. Dlaczego nie? Że jakiś lekarz, prawda, ponieważ nie mógł wyżyć z normalnych pacjentów, został znachorem, prawda, i leczy ludzi no, używając całej tej swojej wiedzy fachowej, ale pod tą przykrywką znachorstwa, prawda, bo ludzie bardziej ufają znachorowi niż lekarzowi po akademii. Więc myślę, że to go mogło zainspirować. A druga rzecz, która Mostowicza zainspirowała, to on w roku 1936 spędzał wakacje w Sikorzu i tam niedaleko, w Sikorzu, w majątku państwa Piwnickich, w Sikorzu koło Płocka, no tam między innymi spędzali wakacje też Tuwim, Słonimski, bywał tam Boj-Żeleński, nie wiem czy się spotkał z Mostowiczem, ale tam podczas jednej z wycieczek Dołęga-Mostowicz trafił do miejscowości Radotki, w której urzędował taki znachor we młynie. I przyjeżdżały do niego, tak jak do Józefa Kosiby potem, prawda, całe sznury furmanek, chorzy ludzie woleli się leczyć u niego niż w szpitalu. Jemu ta historia tego znachora bardzo się spodobała. Być może on zwiedził ten gabinet znachora, wypytał go o szczegóły jego pracy, no a potem zrobić z Radotek Radoliszki, prawda, i przenieść akcję z Płocka w rodzinne strony Dołęgi Mostowicza, prawda? Bo przecież akcja znachora dzieje się na Wileńszczyźnie, być może gdzieś tam w okolicach Głębokiego. No to już był taki dosyć prosty zabieg. Pomówmy jeszcze przez chwilę, już na koniec, o jeszcze jednym micie, legendzie, czy też plotkach związanych ze śmiercią Mostowicza. Profesor Rurawski w swojej monografii z 1987 roku omówił czy przytoczył kilka z nich, unikając oczywiście jakichś bezpośrednich odniesień do wkroczenia wojsk radzieckich, chociaż pisał o tym, bo to był jeszcze okres PRL-u, jako napisał głównie skupił się na tym, że w zasadzie nie wiadomo, kto strzelił, kto oddał ten śmiertelny strzał do pisarza, aczkolwiek odważył się jednak napisać, że być może zrobił to żołnierz
radziecki, który, czy kazała mu cenzura to dopisać, został za ten czyn rozstrzelany za niesubordynację. No oczywiście z trudem między bajki oczywiście włożyć taką kwestię, że za zabójstwo Polaka jakiegokolwiek we wrześniu 1939 roku jakikolwiek czerwonoarmista mógł zostać rozstrzelany. No tym niemniej był to ukłon pewnie w stronę jeszcze dogasającej już wtedy polityki polskich władz komunistycznych. Tym niemniej tych wersji było kilka. Pan przytacza ich w swojej książce aż kilkanaście. Czy któraś z nich jest bardziej wiarygodna niż pozostałe? No bo chyba jednak to, że zginął od kuli wystrzelonej przez żołnierza radzieckiego, to chyba nie wzbudza wątpliwości w tej chwili. A może jednak zabił go ktoś inny? Bo przytacza to znaczy, pan też... To jest tak, kolejny taki bardzo, no, bardzo brzemienny w skutki przypadek w życiu Dołęgi Mostowicza. My już dosyć dużo wiemy o tym, jak on zginął, dlatego że już po ukazaniu się książki profesora Rurawskiego na początku lat 90. do rodziny Mostowiczów zgłosił się profesor Zygmunt Antoszewski, wybitny lekarz anestezjolog, wielki autorytet światowej klasy uczony, a więc nie byle kto. I opowiedział, że on był świadkiem, nawet jeśli nie śmierci Tadeusza Dołęgi Mostowicza, to jego pogrzebu. Co więcej, to on jako syn przedsiębiorcy pogrzebowego w Kutach wsadzał Mostowicza do trumny, przygotowywał jego ciało do pogrzebu i brał udział w pogrzebie. Najprawdopodobniej było tak, że Tadeusz Dołęga Mostowicz wraz z grupą żołnierzy polskich ochotników zgłosił się do takiej grupy samopomocy, czy samopomocy, grupy samoobrony, takiej, samoobrony, tak, mm-hmm. samoobrony. W Kutach był bardzo silny konflikt narodowościowy, polsko- i ormiańsko-ukraiński, bo w Kutach mieszkali Polacy i bardzo tam 1/4 Kut była zamieszkiwana przez polskich Ormian. I ten konflikt był bardzo silny, tam działała dosyć sprawnie organizacja ukraińskich nacjonalistów, którzy przygotowywali się po prostu do objęcia władzy tam. I w momencie, kiedy no, kilkadziesiąt tysięcy polskiego wojska razem z polskim rządem i głównym dowództwem armii przeszła przez most w Kutach na drugą stronę, na stronę rumuńską, to no, ci Ukraińcy się odgrażali, prawda, że zrobią tutaj teraz swoje porządki i po prostu mieszkańcy miasteczka się bali i poprosili ostatnich odchodzących żołnierzy, żeby jeszcze zostali, póki nie wejdą tam Sowieci albo Niemcy, bo oni nie wiedzieli do końca, kto wejdzie, prawda? I no jakby przestanie istnieć tam takie zupełne bezkrólewie. I polscy żołnierze się zgodzili i kilkunastu bądź kilkudziesięciu z nich zajęło strażnicę graniczną tuż przy moście na Czeremoszu. To znaczy oni wiedzieli, że jak zaczną wchodzić Rosjanie, to no, będą zdążą wiedzieli, jeszcze wtedy się wycofać, no, tak, przejść na rumuńską się na drugą stronę. Mhm. Tak, tak. Natomiast oni mieli też samochody i
mieszkańcy miasteczka mieli rakietnice, to miasteczko było około 2 kilometrów centrum od tej strażnicy i w razie napadu po prostu tam błyskawicznie ci polscy żołnierze uzbrojeni po zęby, prawda, bo przecież tamtej broni było mnóstwo, mogli się tam znaleźć. No i na szczęście Ukraińcy, chyba wiedząc, że ci polscy żołnierze zostali, nie odważyli się na napad na miasto, ale 20 września zaczęli wchodzić do miasteczka Rosjanie i akurat przypadkiem wtedy przyjechał samochód ze strażnicy i żołnierze polscy pobierali chleb dla swoich kolegów z piekarni. No i jednym z tych żołnierzy, było ich chyba trzech, jednym z tych żołnierzy był Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Kiedy zorientowali się, że Rosjanie weszli, to samochód ruszył. No ale od strony Rosjan też ktoś tam chyba wskazał na ten samochód i padła seria z CKM-u. I Tadeusz Dołęga-Mostowicz został trafiony tą serią w brzuch najprawdopodobniej i zginął. Była to jedyna ofiara wojny w Kutach. A tam przecież przeszły przez te Kuty dziesiątki tysięcy żołnierzy. Też zastanawiające jest, dlaczego ani Niemcy, ani Rosjanie nie zbombardowali, prawda, tego miasteczka. Oni doskonale wiedzieli, że tam jest polski rząd. Jest moda ostatnio od kilku lat w telewizji polskiej na seriale czy telenowele dotyczące postaci życia kulturalnego polskiego, również postaci przedwojennych. Był serial na przykład o Eugeniuszu Bodo. Mam nadzieję, że powstanie również serial o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu, ponieważ jego życie aż się o to prosi. Może nawet jeszcze w większym stopniu niż życie Eugeniusza Bodo, chociaż też było bardzo interesujące i zakończyło się tragicznie. Już naprawdę na koniec chciałbym zapytać pana o taką rzecz, taką, która się może wydać standardowa, ale to naprawdę jest interesujące. Jak długo pracował pan nad tą książką łącznie ze zbieraniem materiałów? No, pracowałem 2 lata nad nią. 2 lata, z tym, że ten pierwszy rok to było rzeczywiście takie troszkę szukanie po omacku. Natomiast takie materiały, które były mi rzeczywiście potrzebne do pisania tej książki, to znalazłem pod koniec tego pierwszego roku. I cały ten drugi rok to było już wykorzystywanie tych materiałów. No, więc trwało to 2 lata. Proszę państwa, będziemy już kończyć naszą rozmowę z panem Jarosławem Górskim. Miałem przyjemność i zaszczyt rozmawiać z nim o jego książce Parweniusz z rodowodem, biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, której premiera, oficjalna premiera w uzgodnieniu z wydawnictwem Iskry odbyła się właśnie teraz podczas naszej rozmowy. Życzę panu następnych tego rodzaju dogłębnych pozycji. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz na łączach, a kiedy wreszcie pandemia ustąpi, zapraszam pana tutaj w nasze przyjazne progi do Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na ulicę Koszykową. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.